Witaj na moim kanale poświęconym różnego rodzaju tutorialom, w tym tutorialom dotyczącym systemów inteligentnego domu Fibaro. Na początku chciałbym podziękować za coraz to większą oglądalność i poprosić o łapkę w górę oraz o zasubskrybowanie kanału. Dziś czeka nas przygoda w świecie automatyzacji gniazdek, do których podłączamy np. czajnik, telewizor, czy inne urządzenie, którym chcemy sterować oraz mierzyć pobór prądu przez to urządzenie. W dzisiejszym odcinku pokażę, jak można w łatwy sposób stworzyć inteligentny system zarządzania kontaktami w naszym domu lub mieszkaniu, co pozwoli nam zaoszczędzić energię, pieniądze oraz zwiększy naszą kontrolę nad urządzeniami w domu. Czy nie byłoby wspaniale, gdyby nasz dom pomyślał za nas i sam stwierdzał, że na przykład nie oglądasz już telewizji albo nie korzystasz z komputera i wyłączył je za nas? Pamiętaj, że każde urządzenie w trybie czuwania zużywa energię elektryczną, co przekłada się na rachunki za prąd. Wyobraź sobie 5 urządzeń, które masz cały czas w trybie czuwania, zużywające mniej więcej 5 W. Suma to 25 W. Gdy z nich nie korzystasz albo nie macie w domu w ciągu dnia, przez cały rok odbije się to na rachunku za energię elektryczną. A to tylko przykład 5 urządzeń, a w domach na pewno jest ich o wiele więcej. W tym filmie pokażę Ci krok po kroku, jak samodzielnie podłączyć double switch od Fibaro do kontaktów. To zastosowanie ma zaletę względem prosto wkładanego do gniazdka Fibaro wall pluga. Urządzenie jest niewidoczne i obsługuje 2 kontakty, podczas gdy do takiego samego zastosowania musiałbyś zakupić 2 wall plugi. Pamiętaj, że jest to praca przy prądzie, więc koniecznie wyłącz bezpiecznik przed przystąpieniem do pracy. Zanim przystąpię do konfiguracji i prezentacji, warto poznać urządzenie. Fibaro Double Switch to inteligentne urządzenie pozwalające na sterowanie 2 wejściami. Urządzenie to ma zastosowanie zarówno w przypadku montażu w kontaktach lub inaczej mówiąc gniazdkach, jak i pod włącznikami światła. Przykład, jak zamontować switcha we włącznikach, pokazywałem już w jednym z wcześniejszych filmów. Myślę, że switch, pomimo że nie należy do najtańszych rozwiązań, pozwala wprowadzić sporą oszczędność energii i pieniędzy. Przejdźmy teraz do tego, co widać na biurku. Oczywiście znajduje się podwójne gniazdko, które na potrzeby prezentacji podłączyłem tak samo, jak zapewne jest u Ciebie. Oczywiście nie ma tutaj kabelka, który jest najczęściej w kolorze żółto-zielonym, czyli uziemienia. Jego nie będziemy dotykać. Standardowo kable z rozdzielni bezpieczników przychodzą do jednej puszki i są rozdzielane już w samych puszkach do kolejnego gniazdka. Tak jak to pokazuję właśnie teraz. Następnie mamy sam switch od Fibaro. Jak widzisz, jest to dość małe urządzenie, które mieści się w większości puszek podtynkowych. Posiada 2 wejścia oraz 2 wyjścia do ewentualnych przycisków. Przyda się także parę kabelków do podłączenia oraz jeden taki rozgałęźnik do kabli. Do testów przygotowałem żarówkę, którą zakończyłem wtyczką. Dzięki temu zobaczysz, że to połączenie naprawdę działa i można nim sterować z systemu. Przejdźmy do działania. Przypomnę jeszcze raz, pamiętaj o odłączeniu zasilania w gniazdkach. Na początek rozkręcimy gniazdka. U Ciebie może to wyglądać troszkę inaczej, w zależności jaką masz obudowę. Odłączamy kable z jednego i z drugiego gniazdka. U mnie są one na wcisk, u Ciebie mogą być skręcone na śrubki.
bierzemy double switch i podłączamy kabel fazowy, najczęściej w kolorze brązowym, do złącza L w Fibaro i mocno skręcamy. Kabel neutralny, z reguły niebieski, musimy rozgałęzić. Do tego wykorzystam dedykowany rozgałęźnik. Podłączamy pod złącze N. Bierzemy kabelek czerwony, czyli fazowy, i podłączamy pod L1, który będziemy później podłączać do gniazdka. Drugi kabelek czerwony, który podłączamy pod L2. Pamiętaj o mocnym skręceniu kabli do switcha. Podłącz jeden z kabli fazowych do pierwszego gniazdka, z reguły z prawej strony. U mnie są one na wcisk, u Ciebie mogą być skręcane. No właśnie, nieodpowiednio skręciłem i kabelek mi wypadł. Weź kabel neutralny i włącz go do drugiego wolnego wejścia. To samo zrób z drugim gniazdkiem. Czerwony kabel fazowy z prawej strony, niebieski z lewej. Jeśli masz tak samo jak ja na wcisk, sprawdź, czy kable nie wypadną z gniazdek. Wszystko mamy podłączone, montujemy obudowę. Switch powinien zmieścić się pod obudowę podtynkową, tak jak to widać na filmie. Wszystko podłączone, więc możemy włączać prąd. W moim przypadku będzie to wtyczka, w Twoim będzie to bezpiecznik. Po podłączeniu do prądu switch Fibaro powinien zaświecić się na zielono w przypadku, gdy był już dodany wcześniej do systemu Fibaro. U mnie jest już dodany. Podłączę teraz żarówkę do pierwszego gniazdka.
Teraz spróbuję ją włączyć z poziomu systemu Fibaro. Jak widzisz, połączenie jest prawidłowe i żarówka się zaświeciła. Wyłączę ją teraz i podłączę do drugiego gniazdka. Żarówka się zaświeciła, także połączenie jest poprawne. Możesz teraz sterować swoimi urządzeniami zdalnie. Na koniec pokażę jeszcze raz, jak wygląda całe połączenie. Podsumowując, przeprowadziliśmy podłączenie switcha Fibaro do gniazdek w puszce oraz sprawdziliśmy, że faktycznie możliwe jest sterowanie dwoma gniazdkami oddzielnie, dzięki czemu można oszczędzać energię i nie tracić pieniędzy na urządzenia, które są w stanie uśpienia. Oczywiście do tego przyda się scena, którą nagrywałem już wcześniej, jeżeli chodzi o wyłączenie czasowe ekspresu do kawy. Link podam na końcu filmu. Oczywiście w filmie pokazane było tylko przykładowe zastosowanie, ale Ty możesz je dostosować do swoich warunków i potrzeb. Dziękuję za uwagę i nie zapomnij o zasubskrybowaniu kanału i daj łapkę w górę. Motywuje mnie to do nagrywania kolejnych filmików. Oczywiście, jeśli masz jakieś pytania, śmiało zadawaj je w komentarzach. Jeżeli uważasz, że treść tego materiału jest przydatna, podziel się ze swoimi znajomymi.